Bardzo Państwu dziękuję, że przyszliście na nasze spotkanie. Wiecie, że przede wszystkim u nas dyscyplina, jak godzina 17 do 17, więc zaczynamy. Kochani, nasze muzeum, największe na świecie, robi 27 ciekawą rzecz. Mianowicie będziemy mieli tutaj kanonizację Jana Pawła II. Część tej kanonizacji będzie transmitowana do Watykanu, a oczywiście msza kanonizacyjna o godzinie 10 rozpocznie się u nas. Jak Państwo wjeżdżaliście na teren naszego obiektu, widzieliście już rozłożoną scenę. Cała ta nasza msza kanonizacyjna będzie dla około 1000 osób, z czego 500 jest niepełnosprawnych, 300 to opiekunowie i pozostałe 200 osób to obsługa techniczna i występujący. Myślę, że dopniemy w szczegóły tego spotkania w najbliższy piątek z telewizją Polską Jedynką. No i cały czas oczekujemy na telewizję Rai Uno, która ma to również podać do Watykanu via satelita. Także zapraszam również tych Państwa, jeśli macie w swoich rodzinach albo przyjaciołach, znajomych, kogoś, kto jest niepełnosprawny, a chciałby uczestniczyć w mszy kanonizacyjnej, nie wybiera się do żywo ze względu na stan zdrowia, to oczywiście tutaj dla tych wszystkich osób niepełnosprawnych muzeum jest otwarte i to są zaproszenia darmowe. Natomiast wszyscy pozostali, jeszcze jak będą dystrybuowane zaproszenia na dzisiaj, nie wiem. No ale wróćmy do dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu bardzo dziękuję za liczne przybycie, ale wiecie, że w naszym muzeum zawsze są ciekawe rzeczy i dzisiaj mamy takie spotkanie z panią Dorotą Kanią, polska dziennikarka tygodnika Gazeta Polska, miesięcznika Nowe Państwo, niezależna Gazeta Polska, dziennika Gazeta Polska Codziennie, w którym kieruje działem Polską. Zastępca redaktora naczelnego portalu niezależna.pl. Pochodzi z południowej Małopolski, wychowywała się na Podhalu. Jej ojciec był długoletnim pracownikiem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Matka zmarła, gdy pani Dorota miała 3 lata. Ukończyła filozofię na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej. W przeszłości publikowała w dziennikach Super Ekspres, Życie Warszawy i Życie oraz pracowała w rozgłośni Radia Plus i Telewizji Polskiej. W publikacjach z zakresu dziennikarstwa śledczego zajmuje się m.in. tematyką lustracji osób pełniących funkcje publiczne oraz w przyszłości osób sprawiających funkcje państwowe i występujących publicznie. W połowie 2012 roku miał otwartych 8 procesów sądowych niezakończonych prawomocnym wyrokiem, natomiast w grudniu 2013 nakładem wydawnictwa Fronda ukazała się książka Resortowe Dzieci Media, której autorami są wspólnie Dorota Kania, Jerzy Targalski i Maciej Marosz. Panią Dorotę prosimy na scenę. Pani Doroto, bardzo proszę, czy wszystko się zgadzało? Czy wszystko się zgadzało, co podała Wikipedia? Dzień dobry, bardzo Państwu dziękuję. Zawsze jak widzę pełną salę, to serce rośnie. Jak na każdym spotkaniu, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o Polsce, bo ja powiem troszeczkę tylko, a Państwo będą zadawać pytania, odpowiem na każde pytanie i wyjdę stąd dotąd, dopóki nie odpowiem na wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o tą notkę biograficzną, to jest troszeczkę niepełna, bo jeszcze nie ma o tym, że mój dziadek walczył razem z Józefem Piłsudskim, był w Legionach. Był uczestnik Bitwy Warszawskiej, jeden z moich wujów zginął w obozie koncentracyjnym na terenie Niemiec. Drugi z kolei został zakatowany przez NKWD w Tarnowie. Członkowie mojej rodziny byli wywiezieni do Staszkowa i do Katynia. Dwóch moich członków rodziny, dwóch wujów zostało tam zamordowanych przez Sowietów. Również na terenie Tarnowa byli nękani i po II wojnie światowej też byli prześladowani, ponieważ walczyli w nielegalnych organizacjach, byli po prostu bandytami, jak to się mówiono wówczas. A niektórzy jeszcze tak do dzisiaj myślą. Jeżeli chodzi o moje procesy, to proszę Państwa, minęło 2 lata, troszeczkę wiatr zawiał z innej strony, jak się śmiejemy i część już wygraliśmy, bo część jestem z kilkoma osobami byłam oskarżona, część na przykład wygraliśmy proces, tam gdzie był Tomek Sakiewiczów, również pozwanym z mężem Julii Pitery, wygraliśmy proces z panem Skąpskim. To już jest proces wygrany prawomocnie. Wygrałam z Aleksandrą Dochnal, wygrałam proces również z byłym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, panem Piątkowskim, który w tej chwili jest dyplomatą. Więc trochę tych procesów wygranych już mamy.
podobne jak wiatr polityczny wieje w inną stronę, to i również sędziowie się inaczej zachowują. Tak mówią, ale ja myślę, że to jest kwestia pisania, bo proszę Państwa, jeżeli pisaliśmy, że ktoś jest zarejestrowany jako tajny współpracownik, to wygrywaliśmy procesy, a jeżeli pisaliśmy, że ktoś jest agentem, to przegrywaliśmy. Po prostu w Polsce nie ma agentów. Na tym to polega. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję za to uzupełnienie biografii. Czy już są pytania z sali, czy pozwolimy Pani jeszcze coś powiedzieć o sobie? Proszę Państwa, miniony rok było rokiem bardzo owocnym. Ja sobie zostawię tylko tą torebkę, dobrze? Miniony rok był rokiem bardzo owocnym, dlatego że napisałam dwie książki. Pierwsza książka to był Cień tajnych służb, również przywiozłam ze sobą, dotyczący najgłośniejszych samobójstw i zabójstw III RP. Działalność seryjnego samobójcy. Ten termin wymyślił świętej pamięci Tomek Mierzwiński, który zmarł po ciężkiej chorobie, czyli bloger Seawolf. Nieodczołowana strata dla naszego środowiska. To były wtedy takie kilka takich śmierci, między innymi też Przemek Wintrowski zmarł. No szkoda, bo to był taki mocny głos i w naszym środowisku. Natomiast wracając do książki pierwszej, to kiedy wydawnictwo M się do mnie zwróciło, żeby napisać książkę o seryjnym samobójcy, który grasuje po katastrofie smoleńskiej, powiedziałam, że ten samobójca grasuje od wielu, wielu lat, ale taką cezurą czasową postawiłam sobie 89 rok. No i co, proszę Państwa, okazało się, że mamy i Ireneusza Sekuły, który sobie 3 razy strzelił w brzuch, chcąc popełnić samobójstwo, i mamy Marka Karpiasz, twórcę Ośrodka Studiów Wschodnich, który zmarł tuż przed wyjściem ze szpitala na skutek ran odniesionych w wypadku. Mamy generała Sławomira Pietrzewskiego, mamy Andrzeja Lepera, mamy Remigiusza Musia. Większość tych śmierci łączy jedno, proszę Państwa. Śmierć w weekend i sekcja zwłok co najpóźniej. Rekordzistą był Marek Karp, pomimo że zmarł w szpitalu MSW, to jego sekcja zwłok została wykonana bodajże 14 dni później. I dopiero wtedy można było go pochować. Także, proszę Państwa, seryjny samobójca grasuje. Miejmy nadzieję, że już wyczerpa wszystkie swoje możliwości, już wystarczy tych śmierci i niewyjaśnionych zgonów. Z takich najbardziej ciekawych przypadków, nie lubię tego słowa, ale takich śmierci, na które się natknęłam, to jest oczywiście zabójstwo premiera Jaroszewicza i jego żony. Sprawa absolutnie tajemnicza, niewyjaśniona. Od samego początku było wiadomo, że ci, którzy zasiedli na Łotwie oskarżonych, nie dokonali tej zbrodni, zostali uniewinnieni. Proszę Państwa, ci bandyci, bo to byli bandyci, niewątpliwie skazani wcześniej za zabójstwa, dostali wysokie odszkodowania ze Skarbu Państwa. Także mamy również w tej książce opisany przypadek Leszka Kotobiasza, który zmarł podczas tańca tydzień przed złożeniem zeznań i konfrontacją z Bronisławem Komorowskim w procesie Wojtka Słubińskiego. Także mamy dużo takich dziwnych przypadków, które zdokumentowałam. Już teraz wiem, że będzie druga część, to znaczy, że będzie wydanie drugie uzupełnione, ale najpierw będziemy kończyć Resortowe Dzieci. Napisaliśmy, proszę Państwa, pierwszą część Resortowe Dzieci Media i muszę Państwu powiedzieć, że przerosła moje oczekiwania. I nie tylko moje, bo doktor Targalski stwierdził, że w ogóle się ta książka nie sprzeda. Zawsze najbardziej sceptyczny z naszej trójki. Ale później okazało się, że ja, wieczna optymistka, nawet nie przewidziałam takiego sukcesu. Wydawca, ta książka się miała ukazać na początku stycznia, ponieważ były jakieś umowy z Empikiem. Ja zaczęłam przekonywać wydawcę w swoim niemalże histerii, urządziłam, że trzeba przed świętami tę książkę wydać. I później Michał Jerzewski, prezes Frondy, opowiadał, że tylko dlatego, że ta książka się sprzedała tak dobrze, czyli moja pierwsza książka, Cień tajnych służb, zaryzykował, proszę Państwa, i wydrukował 10 tysięcy, bo wcześniej zamówił miał na 4 tysiące ze wszystkich hurtowni w Polsce. Proszę Państwa, ta książka była w hurtowni 11 godzin i się później zaczęło. W tej chwili mamy zakontraktowanych 160 tysięcy egzemplarzy, wydrukowanych znacznie więcej. Zobaczymy, co będzie dalej, ale mnie zaskoczyła wściekłość naszych bohaterów, proszę Państwa, dlatego że podstawowa zasada PR-u jest taka, że jak się coś dzieje, to się nie mówi na ten temat. A tu się okazało, że jednak nie wytrzymali, odezwali się. Do tej pory, proszę Państwa, mamy tylko jeden proces. Proces za okładkę. Jacek Żakowski poczuł się mocno niezadowolony, że jest w towarzystwie swojego naczelnego Jerzego Baczyńskiego, Adama Michnika, Moniki Olejnik, Janiny Paradowskiej i innych. Wytoczył proces. Będzie to bardzo ciekawy, proszę Państwa, przewód sądowy, dlatego że ja jestem ciekawa, jak
sąd zmierzy poziom resortowości w głowie, ponieważ myśmy napisali bardzo wyraźnie w książce, że resortowość to nie tylko genetyka, to nie tylko węzy krwi, ale również poglądy. A Jacek Krzakowski od wielu lat ma te same poglądy, takie same, czyli resortowe. I w tej chwili, proszę Państwa, kończymy drugą część. Ona się ukaże w listopadzie. Będzie to część pod tytułem Resortowe dzieci służby, dotycząca służb specjalnych PRL-u, które tak samo jak media mięciutko weszły w trzecią RP. To znaczy mamy ten sam system przeniesiony z PRL-u do trzeciej RP. Ci sami ludzie albo ich rodziny, ci sami, te same nazwiska. Oczywiście będzie Gromosław Czempiński, będzie Aleksander Makowski, będzie Marek Dukaczewski, ale również będą, proszę Państwa, inni funkcjonariusze oraz ich ludzie, których pozyskali do współpracy. Na przykład będzie opisany znany dziennikarz, który ma bardzo bogatą teczkę i między innymi pokwitowanie odbioru pieniędzy, gdzie zarząd drugi sztabu generalnego, czyli bezpieka wojskowa, tak go ceniła, że sama występowała o nagrodę. Będą media założone przez te służby. Trzecia część, która się ukaże w roku wyborczym, będzie Resortowe dzieci politycy, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby przed wyborami nie opublikować takiej książki. I to będzie, proszę Państwa, o politykach, którzy sprawują władzę, którzy mają do powiedzenia i są resortowi. Czwarta część będzie dotyczyła biznesu, ponieważ tak się zdarza, że materiały w IPN-ie są tożsame z listą najbogatszych Polaków wprost. A ostatnia będzie dotyczyła, proszę Państwa, nauki. Nauki, czyli naukowców, którzy mają największy wpływ na młodych ludzi. Pracujemy również, uprzedzając Państwa pytania, bo te pytania się pojawiają na każdym spotkaniu, powiem, że pracujemy nad książką, którą też chcemy wydać we froncie, System Sprawiedliwości III RP. Materiały są bardzo ciężko do zdobycia, ponieważ wszystkie dane na temat sędziów i prokuratorów, a zwłaszcza sędziów, są utajnione. Sędziowie są chronieni, ten immunitet jest właściwie nieograniczony. A przykład sędziego Tulei nam pokazał, że nie jest tak, jak mówił profesor Strzębosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, że natura sama to załatwi. Nic nie załatwiła, jest jeszcze gorzej. Ponieważ faktyczna władza jest w sądach i wielu potomków, na przykład funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-u, trafiło właśnie do sądownictwa. Właśnie dlatego, że tam jest realna władza. Media i sądy to są te dwie największe władze, które stoją, nie politycy. Biznes również, ale media to jest, tak mówię, ten segment naszego życia publicznego, który jest najważniejszy. Proszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja, że to media nadają ton, to media rozmuchują pewne rzeczy. Jak, proszę Państwa, był 2005 rok i kiedy zmarł Jan Paweł II, to wówczas zapanowało w całej Polsce zjednoczenie. Znaczy mogliśmy zobaczyć zjednoczony naród. Modlący się, wspominający papieża. I wtedy, proszę Państwa, prezes IPN-u, którym nie zbierało się, ja proszę, tutaj są wolne miejsca. Państwo, którzy są z tyłu, mogą usiąść tu z przodu. I proszę Państwa, i wówczas na lustrację zebrało się ówczesnemu prezesowi IPN-u Leonowi Kieresowi, chociaż wcześniej tego nie robił. Robił to oddziały, a nie on. A dzielnie go wspomagała Monika Olejnik w tym, wyciągając za garniturę przy papieżu, po to, żeby rozbić tą wspólnotę. Wtedy się nie udało, ale 5 lat później, po katastrofie smoleńskiej, już wiedzieli, co trzeba zrobić i wtedy się udało. Także, proszę Państwa, jeszcze takie śmieszne zdarzenie, które było, jak wydawaliśmy już przed wydaniem książki, mieliśmy zebranie w froncie i dziewczyna z reklamy zapytała, czy mamy wysyłać tą książkę głównym bohaterom, na co dr Tarkalski powiedział, słucham, oni mają pójść i kupić. Kupili wszyscy, proszę Państwa, którzy są w tej książce. Proszę o pytania. Może pierwszy tutaj mamy polityków, pan Artur Kagoński, pan Jerzy Nowakowski. Dobrze, ja bardzo dziękuję. Mam pytanie, ile tak naprawdę było tych problemów przy przygotowywaniu tego materiału, bo wiemy doskonale, że pewnie nie w każdym urzędzie, nie w każdej instytucji udało się uzyskać te materiały jakby od razu przy przygotowywaniu publikacji. Jeżeli chodzi o pierwszą książkę, to były problemy na poziomie na przykład sądu. Nie udostępniono mi sprawy najciekawszej, najbardziej opisana, ale na podstawie tam innych źródeł, mianowicie Jacka Dębskiego. Nie dostałam materiałów, odmówiono mi.
Natomiast jeżeli chodzi o resortowe dzieci, to tutaj nie było problemu, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że myśmy zbierali w ciągu kilku miesięcy te materiały. Te materiały tak naprawdę zostały zbierane od 2006 roku, od momentu, kiedy prezes IPN-u, świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, otworzył archiwa. Proszę Państwa, dlatego ta książka do tej pory, dlatego nie mamy ani jednego procesu, jeżeli chodzi o treść, ponieważ tam są wszystko przytoczone materiały źródłowe. Proszę zauważyć, że Monika Olejnik, jedyny proces, jaki wytoczyła za resortowe dzieci, to jest proces wytoczony tygodnikowi w sieci, Jackowi Michałowi Karnowskim. Za okładkę tygodnika sieci, kiedy ona została, rzeczywiście oni się mówili, że to jest fotomontaż od samego początku, ona z generałem Jaruzelskim. I za to wytoczyła im proces. Nam nie wytoczyła, bo proszę Państwa, no oczywiście można dyskutować z materiałami IPN, czego przykładem jest Lech Wałęsa, tak? TW Bolek. Dyskutuje, zakłada procesy Krzysztofowi Wyszkowskiemu. W naszym przypadku nikt tego procesu nie wytoczył. Z IPN-u nie mamy problemów do tej pory, ale proszę Państwa, IPN może nie jest zagrożony, ale na pewno są robione zakusy, żeby maksymalnie spowolnić jego pracę. Tydzień temu dowiedziałam się, że zostaje zlikwidowana czytelnia w centrum Warszawy. Jest taka sala na Marszałkowskim im. Janusza Kurtyki, gdzie różne spotkania się odbywają i tam była część czytelni wydzielona. Okazuje się, że będzie tylko do czerwca. Ruch zabrał poprzedni budynek. Czytelnia będzie się mieściła na ulicy Kłobuckiej, to jest na peryferiach Warszawy. Druga czytelnia, maleńka, jest w Sądzie Najwyższym, przy Placu Krasińskich. Nie pomieści wszystkich, proszę Państwa. I to już jest spowolnienie badań. Czy są zakusy? Po książce Jacek Grzakowski przeprowadził wywiad z doktorem Łukaszem Kamińskim, obecnym prezesem IPN-u. Na dzień dobry zaczął dość grzecznie do niego się odnieść, dlaczego nie przeczytał książki Resortowe Dzieci, przecież wiedział, że o tym będzie rozmowa. A później pytał się, dlaczego my mamy te materiały, zresztą ten wątek polityka, zwłaszcza tygodnik polityka, powtarza jak mantrę. Dlaczego dziennikarze mają dostęp do materiałów? Dlaczego takie osoby jak Dorota Kanie, Jerzy Targalski, Maciej Marosz mają dostęp do materiałów? Doktor Kamiński odpowiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby nie udostępnić materiałów dziennikarzom, ponieważ to by było zablokowanie badań naukowych. Natomiast te zakusy są i na przykład no, kwestia pieniędzy na badania genetyczne szczątków ofiar komunizmu. To też przecież, proszę Państwa, jest jakim trudem i na pewno potrzeba było znacznie więcej pieniędzy, żeby zidentyfikować wszystkich naszych bohaterów zamordowanych przez komunistów, pochowanych na Łączce, we Wrocławiu, to były ofiary informacji wojskowej, w Białymstoku i w wielu, wielu innych miejscach. Także te badania genetyczne są w tej chwili jednym z najważniejszych projektów, które realizuje IPN. Poza tym, tak mówię, no, te materiały spływały, my mamy, ponieważ liczyliśmy się z tym, że mogą być problemy, my mamy właściwie zgromadzone materiały już do całej serii, proszę Państwa. Tylko w tej chwili uzupełniamy. I tak jak mówię, mam nadzieję, że będą się ukazywać zgodnie z harmonogramem. Czy ma Pani taką świadomość, że politycy się Pani boją? I prawdopodobnie nie wszyscy przychodzą na spotkania, no my tu jesteśmy, czyli mamy sumienia czyste. I chciałem spytać, czy ta Pani działalność, bardzo odważna, bardzo potrzebna, czy jest obarczona jakimś ryzykiem? Czy Pani czuje się bezpieczna? Czy zdarzały się jakieś sytuacje, że czuła Pani jakieś zagrożenie? Proszę Państwa, po tym jak Platforma wygrała wybory w 2007 roku, to wówczas na spotkaniu powiedziałam, że teraz będzie znacznie gorzej niż w 1992 roku, bo oni mają wszystko. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że Platforma została założona przez służby. Czerwiński się znacznie później do tego przyznał, mówiąc, ja i moi koledzy mieliśmy projekt polityczny, tak? Natomiast zapraszam, tutaj są jeszcze wolne miejsca, bo Państwo przyszli i proszę nie stać, tutaj są wolne miejsca na początku. Nie czuję się zagrożona. Powtarzam to na każdym spotkaniu, jestem osobą wierzącą, proszę Państwa. I podaję taki przykład. No skoro Michał Archanioł sobie poradził z zastępcą Lucyfera, to z Manuelem z leków też sobie poradzi. Także, no póki co, jakoś Pan Bóg sprzyja. Piszemy kolejne tomy, dostajemy kolejne materiały. I tak mówię, no wszystko wskazuje na to, że cała seria zostanie ukończona w terminie. Jeszcze chciałem Panią spytać, bo z tego co wiem, to takimi protoplastami Państwa w zakresie tych tematów, którym się zajmujecie, to był zdecydowanie profesor Jerzy Robert Nowak, prawda?
I chciałem spytać, czy Państwo z nim współpracujecie w tym zakresie, bo on ma całkiem spore zasoby materiałów, które by Państwo pewno też mogli pomóc w tej sprawie. Jeżeli chodzi o pana Jerzego Roberta Nowaka, to nie współpracujemy. Ja nie widziałam żadnego odniesienia źródłowego w jego tekstach. To, co znalazłam w internecie. Siłą naszej książki jest to i kolejnych tomów, że odnosimy się do materiałów źródłowych. Proszę zauważyć, ile jest przypisów w książce, ile jest cytowań z dokumentów. Dlatego mi się wydaje, że ta książka pana Nowaka została pominięta milczeniem, że nie było po prostu powołania się na dokumenty. Co innego, jeżeli ktoś pokazuje materiały, jeżeli cytuje, to, a co innego, jeżeli ktoś opisuje rzeczywistość, ja z tego co wiem, to jest tam kilka błędów dość poważnych, jeżeli chodzi o pana Nowaka. Myśmy wiedzieli jedno, że chociaż jeden błąd się pojawi, jeden błąd w tej książce, to zostanie zdeficjonowana cała książka. Taką próbę podjęła Monika Olejnik, mówiąc, że jej tato nie był pułkownikiem. Otóż proszę państwa, on był rzeczywiście w randze majora, ale z dokumentów jasno i wyraźnie wynika, że zajmował stanowisko pułkownika, tak go tytułowano i taką pensję dostawał. I dlatego pojawił się jako pułkownik Olejnik. Natomiast, tak jak mówię, no, dla nas najważniejsze było powołanie się w każdym miejscu na źródło, ponieważ wiedzieliśmy, że wszyscy będą chcieli rozpoczynać nam procesy. I tak jak mówię, wracam do poprzedniego wątku, póki co tylko Jacek Żakowski za odkładkę, podkreślając, że co do treści nie ma żadnych zastrzeżeń. To mam do Państwa pytanie, koniecznie to jest jedno pytanie. Ktoś jeszcze będzie chciał zadać? Tak, dobrze. Krzysztof Musialski, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu. Do sądów rocznie trafia 14 milionów spraw. Już powszechnie nazywa się wymiar sprawiedliwości wymiarem niesprawiedliwości. Ja dlatego tutaj no, będę dopytywał chociażby o prognozę tomu, który będzie otoczył sędziów, prokuratorów, kiedy można liczyć na to, że on się ukaże. Harmonogram jest taki. W tej chwili, cały czas, tak jak mówię, zbieramy materiały na ten temat. I jeżeli chodzi o, w tym roku ukaże się tom dotyczący służb, w przyszłym roku polityków, w 2015 chcemy zamknąć tom biznesmeni i na początku 2016 naukowcy, więc koniec 2016, początek 2017. Po prostu nie ma mocy przerobowych, znaczy fizycznie nie możemy wszystkiego robić naraz. Ale tak jak mówię, dużo materiałów już mamy zebranych. Czekamy, jest to bardzo powoli, proszę Państwa, naprawdę. Nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jak trudno jest dotrzeć do każdego sędziego. A oczywiście będą się ukazywały materiały w przyszłej Gazecie Polskiej. Będzie materiał dotyczący jednego z sędziów Sądu Najwyższego, Izby Wojskowej na przykład. Bo proszę Państwa, mamy bardzo dużo sędziów, są na ten temat materiały, a już artykuły opisywane, którzy orzekali na przykład w stanie wojennym albo w latach 80. skazywali opozycjonistów, a później w nagrodę trafili czy to do Krajowej Rady Sądowniczej, czy trafili właśnie do Sądu Najwyższego, czy Sądu Apelacyjnego. No a jeszcze chciałem kwestię profesora Strzębosza poruszyć, bo no nie trzeba było czekać się 25 lat, żeby stwierdzić, że środowisko sędziowskie samo się nie oczyści. Jakoś w Niemczech, po zjednoczeniu Niemiec, Niemcy bardzo szybko zorientowali się, jak to wygląda. No i po ponad 90%, ja nawet nie wiem, czy nie 99% sędziów nie przeszło weryfikacji NRD-owskich, więc... NRD to jest, znaczy, jeżeli chodzi o Niemcy, to jest w ogóle, proszę Państwa, coś zupełnie odwrotnego do nas. Dlatego, że Instytut Gałka powstał 3 miesiące po upadku muru berlińskiego, a obywatele Niemiec wschodnich dostęp do swoich materiałów uzyskali na początku 91 roku. Instytut Pamięci Narodowej Polski powstał 11 lat, proszę Państwa, po odzyskaniu niepodległości. 11 lat trzeba było czekać, a kolejne 2 czy 3, żeby ludzie mogli uzyskiwać materiały na swój temat. Oczywiście były w międzyczasie publikacje Gazety Wyborczej, ubecka lista krąży po Polsce, absolutnie nieprawdziwe, zafałszowane. Także show IPN od początku był solą wokół Gazecie Wyborczej i środowisku skupionej wokół Gazety Adama Michnika. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan mówił, no to jest jeszcze inna sprawa finansowa. Bo proszę państwa, na przykład jeżeli chodzi o naukowców, to mówiono mi,
że Niemcy Zachodnie dały na tyle pieniędzy, że można było zwolnić naukowców w pewnym wieku, tak? I za zupełnie nową kadrę, dlatego że bardzo dużo powołanych było współpracowników. Proszę, Stasi, wiecie Państwo, ile w telewizji publicznej i NRD-owskiej było tajnych współpracowników Stasi? Procentowo? 100%. 100% to byli tajni współpracownicy komunistycznej bezpieki niemieckiej. Także ich stać było na to, żeby zwolnić tych ludzi i po prostu nowy nabór zrobić. U nas być może by było stać, ale chodziło o to, że były takie zakusy, były takie problemy. Zresztą, proszę Państwa, no wystarczy przypomnieć sobie rząd Jana Olszewskiego pół roku, rząd Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle rząd PiSu 2 lata, tak? Niecałe, więc miejmy nadzieję, że to się będzie zwiększało z kolejnymi wyborami, ale no taka jest rzeczywistość, ta siła jest taka duża i dlatego ta wściekłość na resortowe dzieci, ta reakcja. Ja to diagnozuję w ten sposób, że myśmy pokazali system, ale pokazaliśmy również coś innego, że to już nie resortowe dzieci, a wnuki. Ja myślę, że dlatego ta książka się cieszy taką popularnością, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co mnie ogromnie cieszy, bo to nie tylko Szkoła Komunikacji Medialnej ojca Tadeusza Rydzyka, ale tak samo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak samo inne uniwersytety, licea, chodzę na spotkania z młodzieżą, więc widzę no, ogromne zainteresowanie. Ja myślę, że po prostu pokazali, że nagle młodzi ludzie sobie zdali sprawę z tego, że mają zamkniętą drogę naturalnego awansu. Że każdy, kto jest młody, zdolny, powinien awansować. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, już nie dzieci, a wnuki resortowe. Tylko korporacje zachodnie są otwarte, proszę Państwa. Mateusz Morawiecki, syn Kornela Morawieckiego, jest prezesem BZWBK. Ale czy jest BZWBK? Irlandczyków. No właśnie. Kolejne pytanie. Proszę Panią, chciałem Pani zapytać o dane na temat Pana Jarosława i Pana Zierkiewicza. Oraz Pana, dlatego Zierkiewicza sobie wydrapała, że kiedyś był taki program Link w telewizji i pamiętam, jak zaprosił Pana Sierakowskiego i to tak wyglądało, jakby to była promocja Pana Sierakowskiego. Następnie, i jakie jest Pani zdanie o Waldemarze Łysiaku? Kim? O Waldemarze Łysiaku. Waldemarze Łysiaku. Tak. Następnie jeszcze chciałem zapytać, czy pisząc trzecią część resortowych dzieci, czy Pani się odniesie do polityków, i będzie się odniesie Pani do polityków, czy nawiąże Pani, czy wypadałoby zapytać o okrągły stół, ponieważ czy Pani nie sądzi, że przy okrągłym stole mogły zapaść decyzje i zostawienia resortowych dzieci na stanowiskach tam, gdzie teraz są? Czy już wtedy nie zapadły takie decyzje? I czy politycy obecnie rządzący, tak sprawa jak lewa, którzy byli przy okrągłym stole, a szczególnie z prawej strony, czy oni się nigdy nie odnieśli, czy nie należałoby zadać im pytanie, czy by nie przeprosili, lub nie wstydzą się tego, że to był błąd? Dziękuję. Jeżeli chodzi o okrągły stół, to ten motyw się pojawia, już pojawił się w pierwszej części, jeżeli chodzi o media. Przecież Gazeta Wyborcza to jest ustalenia okrągłego stołu, pod stolika medialnego. Służby, które będzie mówił, to są również, przecież Czesław Kiszczak był krótko po krótko, ale był ministrem przecież w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Proszę Państwa, no, ten okrągły stół politycy również, także my nie rezygnujemy, żeby bo stąd się wszystko wywodziło. Czy wszyscy, którzy zasiadali przy okrągłym stole, powinni przeprosić? Ja myślę, że była część osób, która była naiwna, która liczyła na to, że jednak da się coś wywalczyć. Tak, popierała Wałęsę, no przecież Krzysztof Wyszkowski popierał Wałęsę, pamiętacie Państwo, był krótki, przez bardzo krótki okres czasu. Dopiero później się okazało, kim jest, tak? Także ja myślę, że zresztą, proszę Państwa, słynne zdanie Czesława Kiszczaka. To myśmy doprowadzili, prawda? Przecież dopiero po latach się okazało, że to była konstrukcja bezpieki, okrągły stół i to, co się później stało. Teraz już wiemy, my to opisujemy. Tak, mówię, tyle. Ja sama napisałam, jak było okrągła rocznica okrągłego stołu,
opisałam o okrągłych stołowych rokowaniach, o negocjacjach, o tym, co robił Tabanach Michnik. Przecież, proszę Państwa, do dzisiaj nie wyjaśniono, po co on do Moskwy jeździł. Po co on był w Moskwie? Doktor Antoni Ludek zaznaczył jego obecność w Moskwie. Są szyfrogramy na ten temat. Ale Michnik milczy. Milczy, proszę Państwa. Mało tego, to te szyfrogramy się cudem właściwie odnalazły w IPN-ie, ponieważ ja, proszę Państwa, czytałam wszystkie materiały dostępne dotyczące Adama Michnika w IPN-ie i tam tego nie ma. Przynajmniej wtedy, jak ja czytałam kilka lat temu. Także, ale to zbiór zastrzeżony jest inna sprawa. Ja mówię o jawnych teczkach, które są udostępniane, bo między innymi właśnie Adama Michnika. Oczywiście, że był, ale on na początku, mówi pan o komisji Michnika słynnej. Tak, oczywiście wszedł do archiwów i nie wiadomo, co przeglądali, nie wiadomo, co zostało wypożyczone. No a wśród nich był przynajmniej jeden tajny współpracownik, chodzi o profesora Holzera przecież. Także to też jest, proszę państwa, słynna wypowiedź Krzysztofa Kozłowskiego, nakręcona przez Anitę Gagas do misji specjalnej. Kiedy właśnie o tworzeniu się służb, o bezpieki, o te zbiory, które były przez tyle lat niedostępne dla zwykłych obywateli, bo Adam Michnik, że mówił, że tam są takie straszne rzeczy, że nikt nie może ich oglądać i takie szambo. I Krzysztof Kozłowski powiedział coś takiego w tym programie. Zobaczyłem teczkę mojego kuzyna i wszystko zrozumiałem, proszę Państwa, wszystko zrozumiałem. I proszę Państwa, tutaj jak klamrą spina się to, co Pan mówił o sądach. Proszę Państwa, chodzi o Macieja Kozłowskiego, nie mylić z aktorem. Maciej Kozłowski, wieloletni wiceminister spraw zagranicznych, działacz Unii Wolności, Unii Demokratycznej. Proszę Państwa, przez bodajże 10 lat był uznawany przez kolejne sądy jako tajny współpracownik. Został pozbawiony funkcji publicznej z racji tego, nie mógł zajmować. I proszę Państwa, co zrobił 2 tygodnie temu Sąd Najwyższy? Anulował te wszystkie decyzje. Oczyścił go. Stwierdził, że pan Maciej Kozłowski nie był tajnym współpracownikiem bezpieki, chociaż się zachowały materiały. Zachowały się. I mamy właśnie takie sądy, że z jednej strony uniewinniają Sawicką, ale również uniewinniają Tomasza Turowskiego, uniewinniają pana Piątkowskiego również, też właśnie, w sumie ja wygrałam proces, Jurczyka Mariana. Ja widziałam takie kuriozalne orzeczenie w stosunku właśnie uniewinniając jednego z tajnych współpracowników, że pomimo, że było zobowiązanie do współpracy, odbiór pieniędzy, że współpracował, ale nie był tego świadomy. Proszę Państwa, takie są kuriozalne orzeczenia. Także tutaj mamy, to się właśnie tą klawą spina, to co Pan pytał. Właśnie to jest tak samo pokłosie okrągłego stołu nasze sądownictwo obecne. Nie wszyscy tacy są. Proszę Państwa, są też sędziowie naprawdę rzetelni i prokuratorzy. I to jest szansa odbudowy tych zawodów. Ale to chyba już nikt nie ma wątpliwości, że trzeba zbudować nowe państwo, prawda? Żeby wszystko zaczęło działać, trybić, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli chodzi o Waldemara Łałysiaka, nie mam zdania, ponieważ ja go nie znam. Natomiast znam bardzo dobrze Tomasza Łysiaka, jego syna, świetnego publicystę, wyjątkowego erudytę i intelektualistę, więc same superlatywy mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o Rafała Ziemkiewicza, nie widziałam tego programu. Rafał wykonuje różne dzielne wolty. Ja się z nim przyjaźnię i trudno mi mówić. Rafał się zawsze przyzwoicie zachował wobec nas, kiedy nam było najgorzej, to nas bronił. Mnie osobiście również. I tak jak mówię, no zawsze, ja rozumiem, że może mieć różne, on podobno ma taki plan bycia Michnikiem prawicy. Ale nie wiem, na ile to jest plotka, na ile to jest rzeczywiście jego postawa obecna, którą właśnie realizuje od kilku lat. Także no muszę Państwu powiedzieć, że tutaj pewnie nie usatysfakcjonowałam Pana swoją wypowiedzią, ale to tylko tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Kolejne pytanie tutaj jest, bardzo proszę. Ja może troszeczkę nie historycznie, ale na bieżąco. Chodzi mi o... Teraz po mediach ma słynne rajdy Michał Kamiński. Jest taka, jeżdża od czasu do czasu do Warszawy i tam są takie wiadomości, bardzo, no bardzo często się spyta, że Michał Kamiński, Sikorski i Giertych po prostu chcą przechwycić młodzież pod szyldem narodowców. I niestety muszę powiedzieć z przykrością, że przykleja się do tego pan Ziemkiewicz.
który kiedyś będąc tu u nas we froncie, zapytany przez starszego pana, na kogo my mamy głosować przed wyborami ostatnimi do Sejmu, powiedział prawie wprost, żeby nie na PiS. No więc tutaj trochę i chciałbym, żeby pani coś o tej trójce powiedziała. No już wyłączmy tego Ziemkiewicza. Ale jaki Kamiński oni... kto drugi? Kamiński, Giertych i Sikorski. A, no to proszę pani, to już panu odpowiadam. Dziękuję jest to, bardzo. Jest to przyjaźń, która jest dotowana od wieloletnia przyjaźń. Zresztą zdjęcia, które są, jak wchodzi Radosław Sikorski, zresztą powiem, on ma dzisiaj imieniny z tego, co wiem, co podawały media. Radosław Sikorski wchodził. Można wysłać SMS-a. Także gościł na imieninach u pana Giertycha, to znaczy łącznie z Michałem Kamińskim. Zresztą oni są sąsiadami, Kamiński, Giertych i Sikorski, mieszkają w tej samej dzielnicy. Podobnie jak Hanna Gronkiewicz-Walc i no niestety ja też tam mieszkam, bo to jest duża dzielnica w zielonej części Warszawy, ale proszę państwa, tam zawsze wygrywał PiS i wygrywa, więc to przynajmniej świadczy dobrze o mieszkańcach tych zwykłych. Jeżeli chodzi o Michała Kamińskiego, no to wiadomo, tutaj chyba nie ma nic, żadnego tabu, to znaczy dziennikarz, karierowicz, bardzo chce zostać jeszcze 4 lata w Brukseli, no bo co on biedaczek zrobi, jak do Polski wróci. Różnego rodzaju wolty, zawsze co do niego, nie miałam nigdy do niego zaufania. Natomiast no, przyjaciel Andrzeja Morozowskiego, stąd też pewnie częstym gościem jest u niego w programie. A w Lublinie powiedzieli, my tu wygrać mu nie damy, więc ja nie wiem, czy takie łatwe będzie jego zwycięstwo w Lublinie. Poza tym Roman Giertych się bardzo odcina od narodowców. To było widać zwłaszcza, proszę państwa, w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Przecież jego wypowiedzi trzeba było posłuchać. To, co mówił Giertych, że on się wstydzi, że kiedyś był szefem Młodzieży Wszechpolskiej. Że on się wstydzi za tych młodych ludzi. Ale proszę państwa, biorąc pod uwagę to, co robił jego ojciec, doradca w ciele doradczym u Wojciecha Jaruzelskiego, prawda? To jego w stanie wojennym. Także tutaj akurat to nie dziwi. Natomiast ci ludzie młodzi, bo akurat mam dość dobry kontakt, bo ja mówię, byłam ostatnio, znaczy niedawno byłam we Wrocławiu, na 14 lutego dokładnie, było mnóstwo młodych ludzi na spotkaniu. Sala trzeszcząca w szwach i rozmawiałam z nimi. To jest pokolenie, kolejne pokolenie ludzi, których wygnano z Kresów. I oni bardzo silnie mają w sercu. I tam się zaczęły, proszę państwa, tam się zaczęły prace doktora Szwagrzyka, bo jeszcze wrócę troszeczkę do Leona Kieresa. Leon Kieres nie robił nic w IPN-ie, ale na szczęście powstały terenowe oddziały. I Janusz Kurtyka stworzył zeszyty WiN-u i tworzył mapę podziemia niepodległościowego działającego na terenie Małopolski, Rzeszowszczyzny i tamtych rejonów. A wtedy magister Szwagrzyk wziął się za poszukiwanie ofiar informacji wojskowej i napisał rewelacyjną książkę, rewelacyjną, proszę państwa, Sędziowie i prokuratorzy w latach 44-56, gdzie umieścił między innymi Stefana Michnika. No a później przyszły kolejne książki, świetna książka Tadka Płużańskiego, Bestie, prawda, Bestie 2, teraz kolejne książki pisze. Ale wtedy doktor Szwagrzyk zaczął identyfikować ofiary terroru komunistycznego i zrobił bardzo dużo. Natomiast Giertych oczywiście przedstawił się jako ta frakcja narodowa, jako spadkobierca idei Romana Dmowskiego, ale nic z tego nie wyszło, proszę państwa. Teraz widać, kim jest tak naprawdę Roman Giertych, Michał Kamiński, Radosław Sikorski. Proszę państwa, na początku lat 90., bodajże w 91 roku ukazał się taki artykuł w Gazecie Polskiej. W 92, przepraszam, bo gazeta wtedy zaczęła istnieć. Ukazał się taki artykuł, w którym było napisane, że jest Jelcyn u władzy i Rosja jest demokratyczna, ale trzeba być bardzo czujnym, ponieważ może się obudzić przywódca w Rosji, który będzie chciał zjednoczyć to imperium, które pozostawili po sobie Sowieci. I może się okazać, że będzie drapieżcą, który będzie chciał zabrać tak samo Polskę. Wiecie państwo, kto był autorem tego artykułu? Radosław Sikorski, publicysta. Zmieniło się, prawda, przez te lata. No właśnie. Myślę, że to będzie opisane w części dotyczącej polityków. Proszę być czymś cierpliwym.
Proszę bardzo. Bo wśród tych wszystkich grup społecznych, którymi Państwo chcecie się zająć, ilustrując je od tej strony takiej wiadomości komunistycznej, nie usłyszałem, czy też macie Państwo zamiar dotrzeć do środowiska duchowieństwa polskiego. Nie zajmujemy się duchowieństwem. Proszę Państwa, od tego jest komisja historyczna. Kościoła Komisja Historyczna i jest świetny historyk, w którym współpracuje grupa historyków, mianowicie profesor Żaryn. I ponieważ my się nie zajmujemy nie tylko duchowieństwem katolickim, ale żadnym, ani protestantami się nie zajmujemy, ani prawosławnymi, ani kościołem katolickim. Tą grupę zostawiliśmy lepszym ludziom, lepszym fachowcom, poza tym to są bardzo drażliwe tematy. Ja uważam, że od tego są zupełnie inni ludzie powołani. A dlaczego zajęliśmy się innymi grupami? Z bardzo prostego powodu. Nie ma żadnej innej komisji. Nie ma. Proszę Państwa, nie ma w ogóle zespołów badawczych, które by się zajmowali innymi grupami. Jest oczywiście za czasów Janusza Kurtyki powstał, proszę Państwa, projekt dotyczący dziennikarzy. Jedynym oddziałem, który zrobił to w miarę przyzwoicie, to był Gdańsk. Te projekty leżą. O tym pisał Sławek Cęckiewicz, recenzując naszą książkę, że przecież od 7 lat są zespoły badawcze, które nie robią nic. Powstała książka Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom oraz Naukowcy władza, władza naukowcom. Proszę sobie zapoznać się, jak to zostało potraktowane, w jaki sposób to zostało potraktowane. I dlatego zajęliśmy się tymi grupami, ponieważ, tak mówię, one leżą odłogiem. Jeżeli chodzi o inne, właśnie o duchowieństwo różnych wyznań, to jednak tam pracują różnego rodzaju komisje. Kiedy coś się nie dzieje akurat, ale to już jest inna sprawa. Ja mam do Pani jeszcze takie pytanie. Co Pani wie na temat Mariana Jobczyka? Bo mnie sam on opowiadał, że jego akt, że tak powiem, DSB, podpisanie lojalki, odbył się nad wykopanym grobem, czy mu grożono, że albo zostanie tutaj, albo podpisze. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy Pani wie, na tyle dokładnie zbadała ten temat, że SB zamordowało mu syna i synową też, prawda? No to jest fakt. Poza tym był najdłużej siedzącym przedstawicielem Solidarności w czasie jeszcze, powiedzmy, powstania wojennego. Ja powiem Panu tak, ja odsyłam Pana do artykułu i książki doktora Piotra Gontarczyka dotyczące Mariana Jobczyka. Doktor Gontarczyk, pracując u sędziego Bogusława Nizińskiego, z ramienia jeszcze wtedy rzecznika interesu publicznego, prowadził ten proces. Tam jest wszystko dokładnie opisane. Ja w tej chwili nie znam szczegółów i nie będę powołać się na coś, czego nie pamiętam dokładnie. Czytałam akta sprawy i to nie wygląda tak do końca, jak Pan mówi. Natomiast tak mówię, odsyłam do tekstów źródłowych, jest na ten temat książka i jest na ten temat co najmniej jeden albo dwa bardzo przyzwoite artykuły naukowe. Na pewno biuleton Instytutu Pamięci Narodowej, który już się nie ukazuje, bo w tej chwili to zmieniono ten po śmierci Janusza Kurtyki to pismo, ale znajdzie Pan w internecie, wpisując biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, biuletyn IPN i nazwisko Jurczyka, znajdzie Pan ten artykuł. Także odsyłam do tego. I kolejne pytanie. Bardzo proszę bliżej mikrofon, bo nie słychać. Że Pani powiedziała tu na wstępie, że Pani ojciec już chodził z moją stosunkiem ojcia. Ja dzisiaj nie mogę się tak zrobić. Po drugie, dlaczego w polskich sądach jest prawo? Jest prawo. W polskim wymiarze też jest prawo, ale nie ma sprawiedliwości. Dlatego, że to jest właśnie pozostałość PRL-u, proszę Państwa. Dlatego nie ma zawsze sprawiedliwości, bo jednak są jakieś tam okruchy tego i jednak można widzieć, że są pewne decyzje, które są atakowani. Przecież proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak na przykład są stygmatyzowani prokuratorzy za to, że umorzyli śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Także to nie jest tak do końca, ale jednak są pewne grupy sędziów, którzy są absolutnie oddane temu systemowi. No i tak mówię, trzeba to zmienić. Sprostowanie immunitet, tylko dziadek służył w Legionach. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Łoboda, Franciszek. Chciałem się zapytać, może
naszym środowisku, naszym Gazety Polskiej mogą być również osoby, które są po to, by nas inwigilować. Ci ludzie nie zginęli. Jak możemy sprawdzić kogoś z tego środowiska? Jak w ogóle można sprawdzić pochodzenie czy nawet danego człowieka? Czy jest taka możliwość? Proszę Państwa, no to już sami musicie we własnym gronie to rozważyć, dlatego że ja jestem przekonana, że nasze środowisko i w ogóle prawa strona jest poddana inwigilacji, bo to, proszę Państwa, było nienormalne. Przecież po 89 roku ta agentura nie poszła spać, prawda? Oni nie udali się na wieczną emeryturę, tylko w dalszym ciągu działają. Więc ja tutaj nie podam złotego środka, nie podam recepty. Sami Państwo będziecie najlepiej wiedzieć, no, są małe środowiska i tutaj chyba, tak jak mówię, no, we własnym gronie musicie się zorientować. Poza tym, proszę bardzo, Pan chciał pytanie? Nie, tutaj tak? Jeszcze będzie pytanie z tym. Bo tutaj i tutaj jeszcze. I tutaj. Robert Sikorski. Ja mam takie pytanie, czy Pani przewiduje, że Państwa publikacje to będzie taka jakby kropla drążąca skały, czy wprost przeciwnie, mianowicie te środowiska Państwa bohaterów po prostu na tyle się zasklepią, że można powiedzieć, że Państwa publikacje będą jakby spływały. No ja mam nadzieję, że będą krople drążące skały, już widzę ile jest naśladowców, proszę Państwa. Ostatnia pozycja Gazety Wyborczej stylizowana na okładkę resortowych dzieci, postsmoleńskie dzieci. Ile było materiałów na ten temat, więc ja myślę, że na pewno tak, no wiem, że przynajmniej powstaje jedna praca doktorska, jedna nie magisterska na temat naszej książki. Więc to, mówiąc nieskromnie, wydaje mi się, że to już przeszło do klasyki. Mam nadzieję, że tego typu publikacji będzie więcej, bo proszę Państwa, myśmy to zrobili na zasadzie takiej popularnej, spopularyzowania, tak? Podania w takiej może nie lekkiej formie, ale takiej najbardziej dostępnej. Ja liczę na to, że się teraz socjologowie za to wezmą, że naukowcy, że się pochylą, bo to jest zjawisko, proszę Państwa. To jest przyczynek do bardzo głębokich badań naukowych. Ja mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Drugie pytanie, spotykając się między innymi z licealistami czy z młodzieżą, jak Pani widzi ich spojrzenie właśnie na książkę czy na bohaterów? Bo to jednak jest ileś tam pokoleń wcześniej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w ogóle to pokolenie jest, ja mam bardzo dobre zdanie o młodych ludziach. Oni są świetnie wyedukowani, jeżeli chodzi o pamięć narodową. I ja myślę, że to jest to, co taką budzi wściekłość Gazety Wyborczej, dlatego że tą pamięć narodową usiłowano w nas zabić przez całe lata. Ja pamiętam takie publikacje Gazety Wyborczej z lat 90., kiedy to była jedna z niewielu gazet, która robiła tak zwane relacje sądowe, sądówki z procesów. I na przykład brała jakiś mało znaczący proces i opisywała, że tam się nic nie dzieje, że nikogo to nie interesuje, a natomiast nie było relacji prawdziwych, jeżeli chodzi o procesy oprawców dotyczących generała Fildorfa. Świętej pamięci Maria Fildorf-Czarska z Aliną Czerniakowską jeździły na każdy proces, proszę Państwa. Alina Czerniakowska dokumentowała, że powstał świetny film z tego. I proszę Państwa, okazuje się, że młode pokolenie zostało wychowane już nie na Gazecie Wyborczej, na internecie, proszę Państwa, które daje jednak wolność. Jest to w dużej mierze przestrzeń wolna i dlatego, proszę Państwa, Gazeta Wyborcza widzi zagrożenie w tych młodych ludziach. Dlaczego? Dlatego, że kolejne grupy wiekowe dostają kartkę wyborczą, tak? Kończą 18 lat i może głosować. I dlatego ten wynik wyborów jest nieprzewidywalny. Pierwszy taki papierek lakmusowy będzie 25 maja, bo to jest nieprawda to, co mówi działacze Platformy, a często tak mówią, że te wybory są nieważne, że nie mają w ogóle znaczenia, jeżeli chodzi o wybory krajowe. Mają i się Państwo sami o tym przekonacie. Bo jeżeli Platforma przegra, to okaże się, że to może być i na pewno tak się zjawi, że też to będzie równia pochyła. Zacznie się w lipcu, później będzie, przepraszam, zacznie się w maju, później będą jesień, wybory samorządowe, a później kolejny rok. Kolejne pytania, bardzo proszę. Ewa Kiszlak-Bir. Ja mam takie do Pani pytanie, bo jest umowa między Polską a Rosją, żeby uczcić pamięć poległych z jednej strony i z drugiej. Tylko jak mamy czcić zbrodniarza,
który brał udział na gąbce augustowskiej, gdzie on tam nawet nie jest pochowany, pochowany jest w Moskwie, przyjeżdżają delegaci rosyjscy, odnawiają pomnik i jakieś uroczystości. Miejscowa ludność chce pozbyć się tego pomnika. Są teraz straszne przeszkody, a Litwa, która miała podobną sprawę, potrafiła się pozbyć pomnika. Z bardzo prostego powodu, takich mamy polityków. Burmistrz Pieniężna zachował się bardzo przyzwoicie. Mieszkańcy również. Przecież chcą przenieść ten pomnik, jeżeli już ma stać na cmentarz, prawda? Nie ma, proszę Państwa, w cywilizowanym świecie czczenia pomników najeźdźców, okupantów. To jest miarą podejścia i dlatego nie ma naszych władz, proszę Państwa. Gdyby był minister sprawiedliwości taki, jaki być powinien, to już by tego pomnika dawno nie było. Gdyby był premier, to by tak samo tego, taki jak powinien być, też go pomnika by dawno nie było. Więc ja mam nadzieję, że wreszcie będzie w naszym kraju, że pomniki najeźdźców znikną. To, co zrobili na Ukrainie. Jest w internecie taka fantastyczna mapa rozbijania pomników Lenina teraz na Ukrainie. I na Litwie sobie poradzą, no na Ukrainie sobie radzą teraz z tym, a u nas sobie nie chcą. To znaczy, to nie jest, że nie potrafią. Nie chcą i trzeba jasno o tym powiedzieć. Proszę Państwa, wczoraj minęła 4. rocznica wizyty Tuska w Katyniu. Wiecie Państwo, że tylko jedne media to podały, nasza portal niezależna.pl i media po prawej stronie. Było przemilczane. Przecież to wtedy doszło do porozumienia, prawda? Wtedy Tusk mówił o tym, że Putin jest mężem stanu. Wtedy dawał wyraz, jaki jest Rosja, jakim jest przyjacielem. I co i teraz zapomnieli? Bardzo szybko, amnezja, wymazać myszką, gumką, tak? Tego typu zdarzenia. Trzeba przypominać. I ja myślę, że pomnik Czerniachowskiego bardzo szybko zniknie i tak samo nie damy dojść do instalowania pomnika czterech śpiących w Warszawie. Kolejne pytanie. Chciałbym Pani zapytać, co Pani sądzi o dopływie kadr, jeśli chodzi o PiS. Bo okazuje się, że można łatwiej wygrać wybory i rządzić. I czy nie należałoby bardzo dobrze się przyjrzeć, prześwietlić tych ludzi, którzy współpracują i idą na stanowiska ministerialne i wysokie. Ja nie jestem członkiem. Proszę bardzo, ja nie jestem członkiem PiS-u, nie jestem, proszę Państwa, nie jestem członkiem żadnej partii, nie jestem członkiem PiS-u, ale proszę Państwa, nie wyobrażam sobie, żeby głosować na jedną partię niż PiS. Po prostu nie wyobrażam sobie, bo za chwilę Polski nie będzie. Uważam, że to jest jedyna partia. Proszę Państwa, uważam, że to jest jedyna partia, która jest gwarantem tego, że będziemy mieli Polskę, Rzeczpospolitą Polską, najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską, bo za chwilę będziemy naprawdę pod zaborami ekonomicznymi. Więc w tej chwili ja mogę powiedzieć w ten sposób, tylko na podstawie tego, jakiej mojej intuicji i doświadczenia. Proszę Pana, katastrofa smoleńska zrobiła taką wyrwę, która w wielu miejscach jest nie do odbudowania. Naprawdę, po prostu to, co się stało, jesteśmy w przededniu obchodów rocznicy smoleńskiej. Proszę Państwa, każdy z tych ludzi, który tam zginął, był naprawdę bardzo ważny dla Polski. Wystarczy wspomnieć chociażby Grażynę Gęsicką. Ja mówię chociażby, no Grażyna Gęsicka. Natalia Świat, Skrzypek, Stasiak, Szczygło, no po prostu wszyscy, którzy tam zginęli, proszę Państwa, byli bardzo ważni dla Polski i przysłużyli się bardzo dobrze Polsce. A w tej chwili oczywiście ma Pan rację, po to jest ustawa lustracyjna. Po to jest ustawa lustracyjna. Przecież się nie mówi, ilu wiceministrów, ile urzędników, którzy podlegają lustracji, zrezygnowało w związku z lustracją, jeżeli chodzi o rząd Donalda Tuska. To zostało przemilczane w mainstreamowych mediach. Mogliście się Państwo tego dowiedzieć tylko z Gazety Polskiej, z naszych mediów, ale mainstreamowe media cichosza. Rzeczpospolita, która o tym pisała, bardzo szybko została załatwiona, prawda? Bardzo szybko. Także tutaj no, jest ustawa lustracyjna i powinna, i myślę, że będzie użyta, na pewno zostanie użyta, bo sobie nie wyobrażam, żeby tego nie było. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Pani redaktor, ja tak troszeczkę, to jest wszystko bardzo ważne, ale Pani przed chwilą właśnie powiedziała, że Polski nie będzie. A czy Polska jest? Nie mamy banków, nie mamy handlu, nie mamy przemysłu. Ustawodawstwo w 80 czy więcej procentach to jest Bruksela. Co my możemy?
ludzie młodzi, nie tylko młodzi, wyjeżdżają? I gdzie są ci mocodawcy, którzy to wszystko idzie walec, wszystko niszczą? Ja w tym temacie troszeczkę jestem obeznany, bo od 40 lat pracuję na własną rękę i nie ma nic, za co się chwycić. Wszystko jest bankructwo. Nie ma gdzie działać. A tutaj się buduje supermarkety, banki przynoszą zyski, wyprowadza się bardzo duże sumy, udziela nam się pożyczek, o zadłużeniu z prawej strony też nikt nie mówi ani słowa. I teraz nie tak dawno Izba Lordów upomniała Polskę, zestrofowała, dlaczego nie oddaje mienia pożydowskiego i wcześniej Kongres Amerykański. I tutaj ta prawa strona jest cichutko. A przecież to jest nasza podstawowa rzecz. Gdzie my mamy iść? Dzieci, ludzie młodzi, ci starzy, na emerytury nie ma pieniędzy. Wszystko się pożyczka, wszystko zadłużone jest. Niewypłacalne na kilka pokoleń. To jest Polska, to jest bardzo ważne, ale gdzie są ci mocodawcy, co to, gdzie to wszystko robią? Unia Europejska, co Unia Europejska? Jak teraz na Ukrainie? Proszę pytanie. No, takie pytanie. Pani jest politykiem. Gdzie są ci mocodawcy, którzy to wszystko tak niszczą? Proszę pana, Polskę niszczą. Proszę pana, gdzie są, proszę się obejrzeć, ile nas tutaj jest. Ja powiem tak, tutaj jest Polska i w każdych takich salach, co ja się spotykam, gdzie przechodzą setki ludzi. Ostatnio był pokaz na przykład filmu Prezydent, mała miejscowość, 350 osób. Proszę państwa, ja jestem optymistką, tak jak mówię, rozmawiam z młodymi ludźmi i w tych młodych ludziach jest nadzieja. Pierwszy, proszę państwa, 1 marzec, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Akurat miałam wtedy dyżur w tym roku. Proszę państwa, nie było miasta, nie było miejscowości, gdzie nie było relacji, że ci młodzi ludzie maszerowali, oddając hołd żołnierzom wyklętym. Oni chcą mieć wolnej Polsce, oni chcą żyć w wolnej Polsce i dlatego, tak jak mówię, są takim zagrożeniem, bo mają kartkę wyborczą już w tym roku. Może się zmienić, ale do tego jest rzeczywiście, że trzeba, ja na samym początku powiedziałam, trzeba zbudować nowe państwo. To wszystko jest do odkręcenia, ale pod warunkiem, że będzie zupełnie inna władza i zupełnie inny rząd. Bo jeżeli rozmawiamy z silniejszymi z pozycji stojącej, to zupełnie to inaczej wygląda. Przypomnijcie sobie państwo rządy wtedy, kiedy był prezydentem Lech Kaczyński. Takie najważniejsze funkcje w swoim życiu sprawował 10 lat, proszę państwa. Zaczął jako minister sprawiedliwości, później był prezydentem Warszawy, później prezydentem Polski. Ale w NIK-u, tak jak mówię, na początku lat 90., ale to skumulowanie przez 10 lat i proszę państwa, co się udało? Muzeum Powstania Warszawskiego. Proszę zobaczyć na listę nagrodzonych. To byli żołnierze wyklęci, przywrócenie tej pamięci narodowej. I rozmowy z Brukselą, rozmową z Niemcami, skonsolidowanie sąsiadów, prawda? Litwa, Czechy, Gruzja. To wtedy można było zrobić i później stało się to, co się stało, czyli Smoleńsk. Ja wierzę, że jest to odzyskanie, że można zbudować nowe państwo, że można rozmawiać nie z pozycji kolan, ale z pozycji stojącej. I odpowiadając na pana pytanie, jest to możliwe. Jest to możliwe, tylko trzeba mieć realną władzę, bo jak nie będzie realnej władzy, to wtedy możemy tylko jęczeć i narzekać. Proszę państwa, witam wśród nas pana posła Szymona Giżyńskiego, który dotarł tutaj ze znajomym pana doktora Warzochę. Witamy bardzo serdecznie. Ja jeszcze z tego miejsca chciałem bardzo powitać widzów, którzy oglądają nas przez internet. O godzinie 18 miało się rozpocząć spotkanie z panią profesor Wandą Płutawską. Pani profesor jest po operacji. To spotkanie, które miało być dotyczące Ravensbrück, ponieważ kwiecień jest miesiącem pamięci, jest przełożone na inny termin. Trudno mi jeszcze powiedzieć na jaki. Pani profesor o tym nas powiadomi. No a dzisiaj mamy znakomitego gościa, panią Dorotę, która nam tutaj opowiada Kanie. Dzieci resortowe to jest współautorka tej książki. Przechodzimy do kolejnych pytań, a widzów internetowych prosimy o to, żeby z nami zostali. Proszę bardzo, tu pan. Proszę bardzo. Jerzy Sandel, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę panią, mówiła pani, że będzie trzecia część odnośnie polityki, prawda? Na następnym roku. Chodzi mi o pytanie, takie pytanie, czy o Lechu Wałęsie tam coś będzie? Czy coś będzie więcej, czy są jakieś nowe informacje? Więcej informacji niż w książce Pawła Zyzaka. Bo największe zło zaczęło się właśnie od niego. To wszyscy tutaj zdajemy z tego sprawy. Chciałem się zapytać.
zapytać, czy coś będzie więcej. Lecha Wałęsę potraktujemy marginalnie, ponieważ nie ma lepszego specjalisty w Polsce niż Sławomir Cęckiewicz. Więc nie będziemy przepisywać to, co już doktor Cęckiewicz napisał, profesor Cęckiewicz napisał. Będziemy potraktujemy marginalnie, pokazując między innymi działania służb. W drugiej części już się Lech Wałęsa pojawi przy okazji działania służb. Bo przecież, proszę Państwa, historia wyniesienia dokumentów, teczki Lecha Wałęsy jest arcyciekawa. Ja to opisywałam jeszcze w tygodniku Wprost. Proszę Państwa, była, pokrótce opowiem, jest to koronkowa operacja służb specjalnych. Mamy, proszę Państwa, początek lat 90. Wałęsa już jest prezydentem i UOP rozpoczyna operację wyłapywania materiałów radioaktywnych, ponieważ mamy WNP, ze wschodu idzie wszystko. Wszystko można kupić, wszystko można sprzedać, a w Gdańsku taką znaczącą postacią, jeżeli chodzi o ochronę, security i różnego rodzaju takie szemrane interesy, jest były szef studiów, Wydziału Studiów i Analiz Służby Gdańskiej Służby Bezpieczeństwa Frączkowski. On się nie poddał weryfikacji, uznając, że jest tak świetny, że powinni go przyjąć i dla niego to było upokarzające, że miałby stanąć na jakiejś tam weryfikacji. Odszedł, założył firmę swoją detektywistyczną. I zgłosił się do Frączkowskiego człowiek, że poszukuje czerwonej rtęci. To jest mylnie nazywane, bo czerwonej rtęci nie ma, to jest jeden ze składników służący do produkcji bomby jądrowej. On zaczął szukać i bardzo szybko znalazł kogoś, kto miał tą czerwoną rtęć. I doszło do spotkania w domu u niego. I w tym momencie, proszę Państwa, wpadł Urząd Ochrony Państwa do domu Frączkowskiego. Tylko jakoś tak się stało, że nie złapał oferenta. Nie było, udało mu się uciec. Złapał natomiast Frączkowskiego i przeszukał mu dom. I wiecie, co zabrał? Teczkę Lecha Wałęsy, Borusewicza, Lecha Kaczyńskiego, Bogdana Lisa, Krzysztofa Wyszkowskiego. Wszystkie teczki się odnalazły poza jedną. Wałęsy. UOP wypowiedział do Warszawy. W tej chwili czytam uzasadnienie umorzenia, bo przecież zarzuty miał postawione, proszę Państwa, w tej sprawie Gromosław Czempiński. Ale szybko zostało to przedawnione i umorzone. Także bardzo ciekawa operacja właśnie między innymi. O tym będziemy pisać, o działalności służb. Bo przecież w UOP-ie to cały czas właśnie byli potomkowie, proszę Państwa, resortowi. To jest nieprawda to, co usiłowano nam wtłoczyć jeszcze do tej pory. To są mity powtarzane między innymi przez tygodnik Newsweek. Między innymi, że w 70-tych latach Franciszek Szlachcic wymyślił sobie taki wywiad na wzór Zachodu, że będą tacy świetni, przystojni, młodzi mężczyźni, tacy najzdolniejsi, którzy będą łowić na wyższych uczelniach. Proszę Państwa, łowili, ale w rodzinach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Informacji Wojskowej. I przegląd kadr to byli właśnie potomkowie starej bezpieki. Także o tym właśnie będzie też druga część, bo ci ludzie później trafili do UOP-u, proszę Państwa. Ja mam takiego funkcjonariusza, jeden z moich takich ulubionych w Żabkach postaci, który, proszę Państwa, brał udział, był w biurze śledczym MSW przy zabójstwie księdza Jerzego. Przeprowadzał czynności tam wszystkie, między innymi takie, że nie znaleziono winnych, prawda, mocodawców Piotrowskiego i kompany. Natomiast ten funkcjonariusz w latach, w drugiej połowie lat 80. nagle się stał milicjantem. To był wybieg i to świadczy o tym, że okrągły stół już był wcześniej planowany. Bardzo dużo SB-ków poszło do milicji. I później z tej milicji przeszło do Urzędu Ochrony Państwa. I wiecie, proszę Państwa, gdzie znalazłam nazwisko tego funkcjonariusza? Jako głównego śledczego w FOZ-ie. Prowadził śledztwo w sprawie FOZ-u. Więc takie mieliśmy kadry. Pani Renato, wczoraj w Dorzeczu ukazał się tekst pana doktora Piotra Cenki poświęcony właśnie resortowym dzieciom pod tytułem Zemsta ulicy Czerskiej, gdzie jest pewien taki niepokojący dla mnie mały akapit, ale bardzo kluczowy dla interpretacji tego tekstu, gdzie pan redaktor moim zdaniem popełnia pewną nieostrożność pisząc, że to, że publicyści prawicowi popierają po części, czy niektórzy w całości, pana prezesa Lecha Kaczyńskiego i PiS, to jest tak samo naturalne, czy oczywiste, jak to, że na przykład Wyborcza popiera
Donalda Tuska i jego obóz polityczny. To jest tak trochę jakby w obie strony, powiedzmy, dobro legitymizowało zło albo zło dobro. No, jest chyba tak, że my z mocy naszych prawd, miłości do Polski, patriotyzmu, programu, który ma Polskę uratować, no, odmawiamy tamtej stronie po prostu prawa do publicznego, politycznego istnienia. Bo to jest chyba cała kwestia i cała istota tego zagadnienia. I odmawiamy im nie w kategoriach fizycznego istnienia, tylko w kategoriach bytu politycznego, w kategoriach orzekania o interesach narodu, czy też w kategoriach zaprzeczania de facto tym interesom. I to jest jeden taki fragment, bardzo proszę, który mnie zaniepokoił o komentarz. A drugi, całkowicie niekontrowersyjny, który też proszę o komentarz, to jest to, że Senka przypomina, iż Adam Michnik nie dlatego nie znosi mediów czy dziennikarzy prawicowych, nie dlatego, że coś piszą, prawda, czy nawet jak piszą, tylko za to, że są. Bardzo proszę o komentarz. Akurat Piotr Senka stwierdził prawdę w tym swoim, znaczy napisał prawdę, dlatego że, proszę sobie przypomnieć, jak Gazeta Wyborcza bardzo szybko zrezygnowała ze znaczka Solidarności, bardzo szybko zaczęła popierać Unię Wolności, Unię Demokratyczną, a przecież wręcz Adam Michnik wzywał do głosowania. Przecież 2005 rok, no to już była taka jawna deklaracja. A poza tym wcześniej, no to co było, walka z lustracją, z dekomunizacją, poza tym nie można zapomnieć, że sam Adam Michnik był politykiem. Przecież on był posłem. On był posłem na samym początku lat w Sejmie Kontraktowym. I on, znaczy mówię o Piotrze Sence, że on stwierdził właściwie oczywistość, bo to jest prawda. Gazeta Wyborcza popiera i tak jak my będziemy, myśmy się chyba też trochę nauczyli, bo przez wiele lat prawa strona uważała, że może nie wypada otwarcie kogoś popierać, że może nie wypada okazywać, tak, swoich sympatii politycznych. A teraz myśmy się nauczyli i ja się bardzo z tego cieszę, bo wreszcie okazuje się, że my też mamy prawo do poglądów, też mamy prawo do głośnego wyrażania ich, też mamy prawo pokazywania naszych sympatii politycznych. I ja uważam, że, wie pan, no wiadomo, że nie będzie żadnych rozwiązań prawnych, bo być nie może, żeby unicestwić tamtą stronę w sensie bytu politycznego. Wierzę, że tak jak mówię, no to, tak, to co powtarzałem kilkakrotnie na tym spotkaniu, zadecyduje kartka wyborcza, bo oni powinni być skazani na marginalizację. Mam taką nadzieję, że będzie tak kiedyś w Stanach Zjednoczonych, że partia komunistyczna, a Platforma Obywatelska to jest de facto bardzo zbliżona do partii, może nie komunistycznej, ale lewicowej, lewicowo-liberalnej, że będzie skazana na marginalizację. Tylko tak jak mówię, to jest kwestia pana, państwa do przekonania swoich wyborców. No to już jest kwestia tego, żeby przekonać. Ja, proszę państwa, wiem jedno, że nie ma nic ważniejszego niż wychowanie w rodzinie, że to się bierze z domu pewne rzeczy. Oczywiście są wyjątki, no u mnie w redakcji jest takim wyjątkiem Antoni Zambrowski, już bardzo mocno starszy pan, ale syn stalinisty, prawda, który sam mówił, że był taki okres w jego życiu, że kiedy mówił lepiej po rosyjsku niż po polsku, bo jego ojciec Roman Zambrowski, stalinista, razem z matką był w Związku Sowieckim na robocie, czyli zajmował się pracą partyjną, a Antoni był w domu dziecka, bo tam był taki model, że dzieci cały tydzień w domu dziecka, tylko jeden dzień w domu rodzinnym. Także, ale później przyjechał do Polski, przeżył ogromne nawrócenie, zresztą to jest bardzo wierzący człowiek, i się odciął od tej swojej rodziny, w sensie mentalnym, znaczy w dalszym ciągu kocha swoich rodziców i mówi o nich, opowiada, ale to nie ideowo, to jest zupełnie na drugim biegunie już jest w tej chwili. A drugie pytanie dotyczyło? Michnika. No cóż, Adam Michnik to jest tak skomplikowaną postacią, ponieważ on... Ja nie potrafię do końca zrozumieć tego człowieka. Znaczy, ja nie wiem, czy on zawsze był taki, czy się zmienił. Proszę państwa, mieliśmy taką... Znaczy, ja powiem państwu to, co wyczytałam w teczce. To, co wyczytałam w jego teczce.
że jak wychodził na pierwszy taki sygnał niepokojący, to był 80, Karnawał Solidarności, 80 rok, kiedy namawia Konrada Bielińskiego do zrobienia filmu deprecjonującego Antoniego Macierewicza. Bierze się to stąd, że Zachód uznaje Macierewicza jako jednego z najważniejszych przywódców opozycji, a mówi o tym Smolar na spotkaniu z Michnikiem, że na Zachodzie Antoni Macierewicz jest postrzegany jako faktyczny lider podziemnej opozycji. I mało tego, jeszcze do tego dochodzą te sprawy związane z Korem, tak? Bo Kor podawany przez Friszkiego to jest absolutnie historia zafałszowana, bo Kor stworzył Naimski, Romaszewski, Macierewicz. To ci ludzie tworzyli Kor. A dopiero później dołączył Kuroń, Michnik, a ja teraz idę placem Wilsona, jest taka wystawa poświęcona Kuroniowi, jest napis Kor, jest Kuroń i proszę Państwa, w ogóle nie ma ani Macierewicza, ani Naimskiego, nie istnieją. Romaszewskiego nie ma ich. Dopiero trzeba było publikacji, chyba bodajże w New York Times ostatnio, na temat, duży artykuł na temat Zbigniewa Romaszewskiego po jego śmierci. Żeby uświadomić ludziom również tam na Zachodzie, kim był Romaszewski i jaką ważną rolę odgrywał w Polsce. I Adam Michnik, w tej teoretyce Adama Michnika dowiaduje się, proszę Państwa, że jak był na krótkich okresach wyjścia z więzienia, bardzo pomagał mu Kościół katolicki. Był na spotkaniach na przykład w podziemiach, w kościele Wilsona, tam w kościele na placu Wilsona, świętego Stanisława Kostki, parafii księdza Jerzego. I proszę Państwa, mamy 89 rok kampanię wyborczą. I są spisywane przez bezpiekę przemówienia Michnika przedwyborcze. I wiecie Państwo, co robi? Pierwsze, co robi, to wściekle atakuje Kościół katolicki. I ja tego nie potrafiłam zrozumieć. Człowiek, który tyle mu pomógł Kościół. Sam wyciągał rękę po tą pomoc. I po wyjściu, po okrągłym stole, nagle następuje o 180 stopni zwrot. Więc pytanie, czy tak było zawsze? Można, tak jak Pani powiedziała, być może tak, ponieważ jego kontakty z lewicą, z komunistami włoskimi, którzy przyjeżdżali do niego, komunistami francuskimi, to samo. Być może wykorzystywał tylko i wyłącznie z celów czysto biznesowych, tak mówiąc kolokwialnie, Kościół, po to, żeby mu pomógł, tak? Tego nie wiemy, ale takie są fakty, które są zapisane w jego dokumentach znajdujących się w IPN-ie. Ale zadam na kilka osób moralny, w związku z powyższym kolejne pytanie. Ja osobiście słyszałem na własne uszy, jakkolwiek słabo słyszę, co mówił prezydent. Ten, który jest tam w Warszawie, jest powiedział tak, że będą wybory, to się jeszcze zmieni, będą wybory, prezydent gdzieś poleci. Następnie, jak był zamach na prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji, powiedział, co to za snajper, który z 30 metrów nie trafił. Więc jakiego mamy prezydenta, co to za, czyj to jest prezydent? Jak była sprzeczka, awantura o samolot do Brukseli dla prezydenta, to ten pan minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, powiedział wyrżnąć batachę. Proszę Państwa, mieliśmy taką kampanię w 1937 roku, jaką mieliśmy, bardzo brutalną. I mam nadzieję, że wiele osób, wielu polityków nauczyło się w tej chwili, znaczy wyciągnęło wnioski, bo Jarosław Kaczyński w jednym ze swoich przemówień powiedział tak, że jeżeli dojdą do władzy, PiS dojdzie do władzy, a wierzę w to głęboko, to będzie zupełnie inaczej niż w 2007 roku. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, nie trzeba było się wypatyczkować, po prostu pokazać, proszę Państwa, dla mnie takim ideą postępowania to było to, co było przy rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. Zgodnie z prawem Antoni Macierewicz w pewnym momencie zamknął bramę i nie wpuścił tych żołnierzy w WSI, tych komunistów szkolonych przez GRU. I ja tylko pamiętam, że wozy transmisyjne mijały się TVN-u i Polsatu. I co z tego? Nic nie pomogło. Do widzenia. I tak trzeba było zrobić. I tak trzeba zrobić, proszę Państwa. Po prostu i w tej chwili już jest gra na większość, bo trzeba zbudować, jeszcze raz powtarzam, nowe państwo z nową konstytucją, tak jak to zrobił Orban na Węgrzech. Jemu się udało i oddłużyć, i banki, i oddłużenie, i kredyty we frankach, poradził sobie z tym wszystkim.
Także można mieć różne zastrzeżenia innej natury do Orbana, ale te główne fundamenty, proszę Państwa, można sobie z tym poradzić. Tylko trzeba właśnie wybrać wybory. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Była mowa o Kościele. Chodzi mi o taką rzecz, że jak była Dominikana, wiadomo, że tam TVN jeździł przede wszystkim i wszystkie inne te stacje telewizyjne. Natomiast wiem, że był nakręcony film jakiś, gdzie telewizja go w ogóle nie dopuściła. Chodził, podobno ten pan chodził po wszystkich telewizjach i okazuje się, że nie chcieli tego filmu puścić. Co do głosowania, wydaje mi się, że przy głosowaniu można zawsze sfałszować. My wiemy o tym, że w poszczególnych miejscowościach były fałszerstwa. W związku z tym uważam, że Kościół mało aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, społeczeństwa. Byli księża Zych, Popiełuszko, Słowolec, którzy mówili, co się społeczeństwu należy. A oni mają przede wszystkim, no, mają Szmatolisa, mają Olejnik, mają tych swoich, te swoje strzelby i oni zawsze będą na wierzchu. Jeżeli ja wychodziłem z kościoła i słyszałem, że tam przed głosowaniem, a ja pójdę głosować na PO, bo PO. I większość ludzi z kościoła wychodząc mówiła, że idzie głosować na PO. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Kościół, no to są również na przykład tacy ludzie jak arcybiskup Hozer, mój pasterz, z którego jestem bardzo dumna i zadowolona. Poddane oczywiście wściekłym atakom. Jest ksiądz na przykład Bartołd, który nie ugiął się i w dalszym ciągu co miesiąc odprawia msze w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Mamy księdza Małkowskiego, także nie jest źle, proszę pana, naprawdę. Jeżeli chodzi o wybory, to proszę Państwa, ja to mówię to, co mi mówił Paweł Piekarczyk, który wielokrotnie zasiadał w komisjach wyborczych. Jeżeli będzie dopilnowane na najniższym poziomie, to mogą mieć miliony serwerów w Moskwie i nie sfałszują wybory. Bo to jest bardzo prosta kwestia. Strażnik wyborów, który siedzi cały czas, pilnuje liczenia głosów, robi zdjęcie protokołom wyborczym i to jest dowód. I to jest dowód. I potem już nie mogą sfałszować wyborów. Tylko to jest kwestia zaangażowania się ludzi również. Znaczy to jest troska o dobro wspólne. Troska o naszą ojczyznę. I taka tylko rada. Bardzo proszę. A z tym filmem to nie wiem. Ja nie mam pytania, tylko dwa słowa na temat aktualnej sytuacji. Więc to, co się dzieje na Ukrainie, nawet pani powiedziała, że poradzili sobie, burzą pomniki. Jadina bardzo dobrze. Ale dzisiaj o godzinie 7:00 i nawet niestety politycy z prawej strony no wręcz nam każą ginąć za Ukrainę. Nie dalej jak dzisiaj o godzinie 7:00 w Polskim Radiu tylko jeden raz podano komunikat, że Ukraina nałożyła embargo na nasze mięso. Panie redaktor, Ukraińcy zaraz po narodzie żydowskim są najbardziej wrogo ustosunkowani do narodu polskiego. Także my się nie podniecajmy Ukrainą, zostawmy to ich biegowi. Zresztą, kto trochę historii zna, należałoby zacząć od Hajdamaków, XVIII wiek i tak dalej. Także troszkę dystansu do tego, co się dzieje na Ukrainie z prawej strony. Nie zachwycajmy się, nie popierajmy tak, jak to robiliśmy do tej pory, bo to, co dzisiaj powiedziałem, jest najlepszym dowodem, jak oni są ustosunkowani do nas, do Polaków. Dziękuję. Nie słyszałam na temat embarga, jeżeli chodzi o Ukrainę. Nie wiem, czy to jest prawda. To jest, jeżeli jest prawda, tak mówię, to też trzeba podjąć tutaj kroki dyplomatyczne. Natomiast ja wielokrotnie byłam na Ukrainie i nie dostrzegłam żadnych objaw wrogości. Żadnych. Poza tym wolna Ukraina od Rosji, od Putina jest polskim interesem narodowym. To jest racja stanu, proszę Państwa. Czy nam się to podoba, czy nie, bo za chwilę będziemy mieli, my i tak jesteśmy bliskim przygraniczem z Rosją. I tak ruskie służby hulają jak chcą, ponieważ służb specjalnych nie ma. Także to nie jest kwestia sympatii i podniecania się, tylko to jest kwestia interesu narodowego i polskiej racji stanu. Proszę.
Proszę następne pytanie. Janusz Mory, jaka jest skala grantów zalewających Polskę dla środowisk, powiedzmy, dziennikarskich, publicystów, naukowców? Może pani wie coś na ten temat? Ja już panu powiem. Jeżeli chodzi o naukowców, to ja widziałam takie zestawienie sprzed kilku lat, kiedy jednym z decydentów była żona, była żona Michała Boniego. Pani Enkelding Boni, bo teraz mam inną jakąś żonę kolejną. I ona rozdzielała granty naukowe i rzeczywiście tylko szło do środowisk, w 90% do środowisk liberalno, takich lewicowych. To mogę tylko powiedzieć właśnie w tym wycinku, kiedy ona decydowała. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, proszę państwa, nie musi być żadnych grantów, bo mamy rząd. Wystarczy zapoznać się z analizą pana Adama Kwiatkowskiego, posła PiSu, który zrobił świetną analizę, jak pieniądze rządowe idą na Gazetę Wyborczą, TVN i Polsat. Ciężkie miliony złotych. Proszę państwa, jak kiedyś ministerstwo, bodajże chyba środowiska, przymuszone rozporządzeniem unijnym, musiało dać w Gazecie Polskiej codziennie ogłoszenie, to cała redakcja przybiegła zobaczyć, jak to wygląda, bo to było coś tak nie dziwnego, że rządowe ogłoszenie w naszej gazecie. Proszę państwa, granty były na początku. Przecież my w rozdziale RSW Książka Prasa Ruch opisujemy, co się stało przy likwidacji komunistycznego koncernu. Wtedy najważniejsze znaczenie miała pierwsza komisja likwidacyjna, bo ta komisja działała, proszę państwa, do 1999 roku, ale pierwszy skład był najważniejszy. I w tym składzie znalazł się nikomu nieznany wicenaczelny Gazety Gdańskiej Donald Tusk. I proszę państwa, te decyzje zaważyły, jeżeli chodzi na przykład o gazety i o media lokalne. Wiecie państwo, ile jest w rękach niemieckich gazet lokalnych procentowo? 90%. Ma pani rację, 90% gazet lokalnych, czyli najważniejszych gazet, które docierają do najmniejszych środowisk, jest w rękach niemieckich. Ja tylko podam państwa taki przykład. Kilka lat temu Rosja kupiła w Mołdawii bardzo dużo częstotliwości radiowej. Różne pasma radiowe znalazły się w rękach Kremla. I doktor Targalski, który kilka, tak chyba w ubiegłym roku mi mówił, on jest jednym z najlepszych analityków, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, zresztą ma wykłady ze studentami, bo prowadzi studia podyplomowe, gdzie są ludzie różnych narodowości właśnie z Europy Środkowo-Wschodniej u niego. On mówił, że w rozmowie, że według niego Rosja coś szykuje, że to nie bez powodu te pasma wykupiła. Dzisiaj już wiadomo. Proszę państwa, nagle się włączają rosyjskie stacje mówiące głosem Kremla. Ludzie nie mają świadomości, że to nie jest ich radio, prawda? Tak jak w Polsce i teraz mamy gazety, ludzie nie mają świadomości, że czytają gazetę, którą niemieckie de facto, prawda? A jeżeli chodzi o pieniądze, proszę państwa, największe granty poszły na początku lat 90. Gazeta Wyborcza dostała pieniądze z Francji przecież. Ogromne pieniądze. Kwestia tego, że Ruch płacił, największy kolporter, płacił gazecie przed rozprowadzeniem. Brał gazety i od razu płacił, a inne gazety musiały czekać za sprzedane egzemplarze. A poza tym Fundacja Batorego, proszę państwa. Fundacja Batorego, Soros, finansista. Ile pieniędzy wpompował? Proszę państwa, to są te granty, to są te najważniejsze rzeczy. Oni teraz nie muszą dostawać nic tak zwanych grantów, bo mają granty rządowe, mówiąc w cudzysłowie, prawda? I kolejne pytanie, bardzo proszę. Jerzy Zimny, Ruch Edukacji Narodowej i Oddziały Polskie Niepodległej. Pani redaktor, ja w tej sprawie chciałbym dwa słowa powiedzieć, żeby rozwiać wątpliwości co do Adama Michnika. Czy on taki był, czy się zmienił, prawda? Jeżeli sięgniemy do życiorysu Adama Michnika, to wiemy, że był sekretarzem Słomińskiego, Klub Krzywego Koła, a później był to opozycją demokratyczną. To była opozycja, która koncesjonowana. Nie, ona nie była koncesjonowana. Ona po prostu miała na celu naprawienie systemu socjalistycznego, a nie zlikwidowanie go, prawda? Istniała druga opozycja niepodległościowa. I to, o czym pani mówiła, KOR, prawda, w osobie Macierewicza, Meńskiego i Zbyszka Romaszewskiego, to była opozycja niepodległościowa. Natomiast ona została przyjęta później przez tą opozycję demokratyczną. Michnik był od początku taki.
bo jeżeli sięgniemy do jego pamiętników, to tam pisze, jak z Kuroniem wędrowali przez pola z czerwonym harcerstwem, z utęsknieniem wspomina te czasy, jak wędrując śpiewali rosyjskie i żydowskie piosenki. To jest cytat z jego pamiętników. Więc on od początku nie czuł się Polakiem, nie był tym Polakiem. Jeżeli sięgał do struktury kościoła, do tych salek katechetycznych, to było jedyne miejsce, gdzie mógł się wypowiadać. To samo robił Kuron. Kuron był w kościele co niedzielę. Prawda? Mówiło się, niektórzy katolicy mówili, jestem wierzący, niepraktykujący. Myśmy mówili o Kuroniu, niewierzący, praktykujący. Bo taka była prawda. I oni w momencie, kiedy już przeforsowali swoje racje, no to zaatakowali kościół, bo to było ich celem. Bo atak na kościół to jest atak na Polskę. No i robią to do tej pory, więc Michnik nigdy nie był inny. On zawsze był taki sam. Dziękuję. Bez komentarza? Bez komentarza. Dobrze, kolejne pytanie. Proszę Państwa, ostatnie trzy pytania. To nie jest pytanie, tylko uzupełnienie tego, co Pani mówiła o pieniądzach dla Gazety Wyborczej. Otóż Gazeta Wyborcza dostała całą drukarnię z Francji. Nie wiem, czy to jest powszechnie znane, ale ja byłem w Komisji Krajowej i parę rzeczy wiem. Bo wiem na przykład, to chyba Anita Garga w swoim starym programie mówiła, jak to Lech Wałęsa nie wpuścił trzykrotnie Janka Rulewskiego na Komisję Krajową. Mnie nie wpuścił tylko raz, dlatego że chciałem ujawnić, kim był taki współpracownik SB, Eligiusz Naszkowski. Znany bardzo. A ja po prostu wtedy, kiedy po Bydgoszczy krajówka była w Warszawie i były te jakby ostatnie rozmowy, mieszkałem razem w pokoju z Naszkowskim. Zauważyłem, że nagrywa spotkania. Potem wieczorem podchodził przy portierni i ja z beczką dawał te nagrania. I chciałem to ujawnić, ale on był szybszy. Podsumowałem się, żeby mnie nie wpuszczono. A żeby dodać smaczku, jeszcze powiem tyle, że na tej krajówce, na którą mnie nie wpuszczono, to Wałęsa na piśmie dał upoważnienie Naszkowskiemu do likwidowania strajków lokalnych. Akurat była ta znana sprawa Olsztyna, tego na północy. To tytułem uzupełnienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze przedostatnie pytanie. I chciałbym panią jeszcze zapytać, czy jeśli PiS wygra wybory, co mam nadzieję tak się stanie, i dostałaby pani propozycję wejścia do jakiegoś resortu, czy pani mi odmówiła, czy nie? Jak to bym odmówiła, proszę pana? Ja piszę książki, jestem dziennikarzem. Oczywiście. A czy uważa pani, że pan Macierewicz byłby dobrym kandydatem na prezydenta Polski? Tak uważam. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze do pana. Ja chciałem spytać, czy w Polsce by się przydał ten Majdan? Jeszcze raz? Czy w Polsce by się Majdan przydał? Wie pan co? Czy by się przydał? Majdan jednak bardzo dużo ofiar pochłonął. Dużo więcej niż się mówi. Mam nadzieję, że nie dojdzie do Majdanu. Że uda nam się przejąć władzę, że prawica przejmie władzę. Mówię nam, bo tak mówię, identyfikuję się z prawicą i chcę, żeby moje dzieci żyły w normalnej Polsce. Także mam taką nadzieję. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dorocie. Ja bardzo Państwu dziękuję. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie. Ale chciałem przypomnieć, że Jan Paweł II, który jest gospodarzem tego miejsca duchowym, bo tutaj Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, zawsze mówił o
tych pojednań wśród ludzi i dlatego nigdy się nie zagopalepujmy w jedną stronę, bądźmy rozsądnymi Polakami. Bardzo Państwu dziękuję. Szacunkiem dla wszystkich. Chcę powiedzieć, że tak, na końcu są książki, które Pani, mam nadzieję, Dorota będzie mogła podpisywać. Chodzi Wam usiąść tam? Pan usiądę. Oczywiście, tak. Do podpisywania. Ja jeszcze chciałem Pani Dorocie na chwilę pokazać muzeum, więc zanim Pani Dorota zacznie podpisywać, to proszę nam dać chociaż 15 minut czasu, żebyśmy weszli do muzeum. 10, tak jest. A Państwo sobie w międzyczasie kupimy. Kupicie to, co potrzeba. Pani Dorota się przygotuje. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Widzom internetowych już żegnamy. I zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie. Na pewno będzie 18 maja w urodziny Jana Pawła II. Natomiast spotkanie z Panią Profesor Wandą Błotawską będzie przeniesione, ale o terminie Państwa jeszcze powiadomię. Bardzo dziękuję. Pani Profesor jest po operacji. Jeżeli mogę prosić, to bardzo proszę o modlitwę za nią. Dzięki. Przywrócą Miszakowskiego, to co? Niektórzy będą wszyscy mieli...